Hej, cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpio, to jest już kolejny odcinek z Grand Theft Auto 4. Sprawdzę, czy nie jest za cicho. Przypadkiem. Podgłośniłem lekko. Dobra. Jedziemy w końcu. Po tą rozmowę kwalifikacyjną o prawnika, do tego całego, jakoś mu tam się zwał. Kurde, już stłuczka, świetnie. I stoper. Kurde, o wszystkim zapominam. Okej, mam już stoper gotowy. Możemy jechać już tam, gdzie trzeba. Roman dzwoni teraz. Nie. Roman, I cannot bowl with you. I'm doing other things now. All right, Nico. Maybe we do something when you have some free time. Ale zaraz, tu mamy ten most. Cholera, Roman się na mnie pogniewał. Stay away from me. No właśnie, stay away from me. Nie mogę spokojnie jeździć. Normalnie. O, jest! Jest to rampa kaskaderska! O kurde, no to teraz będzie ostro. O kurde. O cholera. A! Walnę w ścianę. O! Niewystarczająco dobrze. Cholera. Ale ja muszę zdążyć na ten, no, rozmowę kwalifikacyjną. Nie mogę zawieść. Kurde, oni mnie będą cały czas gonić. No to spieprzam, ja stąd muszę. Człowieku, uciekaj im! Co ty robisz, Niko? Ogarnij się w końcu. Sorki za mój rage, ale no irytuje mnie już dzisiaj ten człowiek. Od samego rana. Uuu, śmietniki wywróciłem, świetnie. A policja mnie dalej goni. Ekstra. Dobra, teraz im jakoś spróbuję spieprzyć. Świetnie. Już jest autostrada. Cholera, cholera, cholera. Oni zaraz mnie zaczną znowu gonić. Świetnie, uciekłem im. A teraz jedziemy na tą rozmowę kwalifikacyjną. Zaraz, tylko chcę. A nie, właściwie w tą stronę jedziemy. Sorry! Sorry! Dobra. Cholera, już mi się dymi. A ja nie chcę go stracić. To jest mój najlepszy pojazd. No płać pan i jedź. O, świetnie. Aha, będę musiał tam jechać. Jeszcze, kurde. Jeszcze jednym mostem trzeba będzie przejechać. A, jest. No to mamy masę roboty. Dobra. Okej, dobra. Muszę obserwować ten drugi most. Dobra, tam mamy ten drugi most. Okej. Zaraz zajedziemy do tego mostu. Cholera! Przestań tak, Niko, jeździć, bo tylko sobie pojazd niszczysz. Aha, i teraz jestem pod spodem. I warto by było, aby teraz sobie na skróty pojechać. Czemu? Zaraz się dowiecie dlaczego. Okej, widać, że tu też nie wjadę. Ale za to tu mogę wjechać, proszę. What? Kto we mnie strzela? Albo ja miałem z widy chyba. Nie wiem. Dobra, nie interesuje mnie to. Ja chcę zajechać na tą rozmowę kwalifikacyjną.
i w dupie mam inne wszystko. Dobra, teraz jedziemy na Szybkensa. Na szybkę. No już mi laguje. Właśnie gdzieś w tej okolicy, na tym terenie bardzo mi tutaj laguje, dlatego muszę zwolnić, żeby mi FPS-y nie spadały. Kurde. Jedź. Okej. Omijaj te pojazdy. Okej, dzięki, żeś zakręcił. No i zaraz będziemy na rozmowie kwalifikacyjnej. Kurde, co ja robię? Zaraz sobie zniszczę pojazd. Poważnie wam mówię. I go stracę. Dobra, już niedaleko. Za chwileczkę zajedziemy. Sorki. No gdzie to jest? Nie. No kurde, znowu się spóźniłem. To są jakieś chyba jaja. No nic nie poradzę. Jesteśmy gdzie? Tutaj to pojedziemy sobie do Playboya X. No nie, no proszę was, o, prawnicy. Na te pańskie, na jutro o 8 kancelaria prawnicza. Dobra, pieprzcie się. Kurde, no nie, no zajęliście. Już po raz drugi, czy trzeci. Nie! Ja pierdolę. No super, spóźniam się na rozmowę kwalifikacyjną, pojazd mi się już nie chce ruszyć. O fuck. Nie, to już wolę spieprzać i żyć dalej. A zaraz może jeszcze ruszę którymś pojazdem. O, chociażby nawet tym. Uciekaj. Potrzebuję samochodu. Jest. Dobrze, tamto gówno może wybuchnąć. Ale pojazd jest mój. Dobra, świetnie. 6 minut, prawie 7, ładnie. Jedziemy do Playboy X'a. Ja pierdzielę. No to są jakieś jaja. Już dawno tego słowa nie użyłem. Ale musiałem. No kurde, spóźniam się na pracę, na rozmowę kwalifikacyjną o pracę jako prawnik. A teraz jeszcze mi się pojazd zadymił. No to super, no. Do Playboya X bez gadania nawet. Okej. Dobra, skręcamy. O kurde. Świetnie. A, bagażnik mi się otwiera. Zajedziemy do Playboya X. Spokojnie. Okej, zrobiłem sobie 360 wedle życzenia mojego. Teraz zakręcamy. A, proszę. Kurde. A zaraz zajedziemy na misję. Sorry. Dobra, już jesteśmy niedaleko Playboya. A. Dobra. Już niedaleko. Świetnie. Dobra. Świetnie. Strzelanie fotek. O kurde. Się boję. Jak to? A co jest twoim największym problemem? Some motherfuckers been calling me a phony. Calling
kinds of bullshit. Big deal. Yeah, big deal. Damn right. Until I discovered that same motherfucker, he's got some real loose lips. Not bad. So, you'll need this guy silenced? Yeah, he hangs out with his team near the courts on Exeter between X and W. Okay. Mm-hmm. What does he look like? Well, son ain't too diesel enough. And he a regular looking dude, you know what I mean? Now he don't flash the guap too much, but you can see it in his eye. But he a hustler. Eh? Homie ain't too brolic, but he ain't scrawny neither. And he be styling on him a little, you dig? I mean, he ain't too bummy, but he grimy too. So he's the average one? Look, he's brown skin be. Oh, kurde. Motherfucker be rocking baggy clothes, all that. Jewels, and he stay fresh with clean sneakers, you know what I mean? But some signs of bandana. Look, I need more than that to go on. Jesus. Here, take this. Head down there. Take a photo. Oh, dałeś mi telefon. Which one of them motherfuckers it is? Fine. And that's a little gift for you. Dzięki za fona. Świetnie, mamy nowy telefon. Przynajmniej tym się możemy pocieszyć. A niech ten frajer sobie dalej gra w bilarda. Ale telefon! O, zaczepiść. Dobra, mój pojazd gdzie jest? No to może tym pojazdem sobie pojedziemy. O, Patriot! Jak miło. Dobra, Patriotem też możemy jechać. Co mi tam szkodzi? Tylko szkoda, że nie jest wojskowy. Okej. Świetnie. No i jesteśmy niedaleko, kurde. Myślałem, że to będzie gdzieś dalej. Okej, mamy. A, to ten murzyn. O Jezu, jak on wygląda. Blech. Rob zdjęcie członkom gangu. Aha, i tu trzeba zrobić. Dobra, tam są gdzieś. Trzeba do nich podejść jakoś. Dobra. Okej. Okej, wysyłamy. Świetnie. I co dalej? No, co? Yo, Money. Marlon, the one in the black jacket. Smoking. Sure. Dobra, Marlon. Wystarczy, że mu strzelę headshota z pistola i to będzie po sprawie. Podejdziemy tam spokojnie, na lajciku. Zestrzelimy Marlona. O kurde, uciekam. O fuck! Fuck! No nie spodziewałem się tego. Nie spodziewałem się po nich aż czegoś takiego. A, udało mi się! Świetnie. A teraz dawaj patriota, gnoju. Murzynie! Spieprzaj. Stuknął go po prostu i nara. Dobra, udało mi się jedną misję przejść. Teraz dzwonię do Playboya. Słowianinem jestem. Aha, fajnie. Nie wiedziałem, że Niko jest Słowianinem. Dobra, no to teraz jedziemy do Patryka Mac. Kogoś tam. Tylko dobrze by było, żebym sobie załatwił coś do jedzenia, bo jestem strasznie poobijany.
w ostatniej walce. Suwaj się! Myślałem, że staranuje tego patriota. O! Jakieś misje poboczne. Wysokie za ten mój śmiech, ale no nie mogłem po prostu. Już, tu mamy jakąś misję poboczną. Możemy się wzbogacić o kilka, może tysięcy dolców. Okej, wysiadka. Wysiadka, panie Niko. Dobra, możesz broń schować. No, ciekawe, co mi się stało. Aha, bardzo fajnie. Nie zrozumiał. Spokojnie. O kurde. No kurde. Hey, you okay? Hey, come on, calm down. You're going to do yourself some serious damage if you keep going on like that. Yeah, it's only angina. O kurde. Okej. O kurde. Aha, dobra. Dał mi kartę kredytową. Śledź żonę Jeffa. O kurde. To mi się nie podoba już. Okej, no to śledzimy ich. A, kolejne zadanie z typu śledź kogoś. Świetnie. To mi się podoba. I odległość dwóch samochodów trzeba przyjmować, żeby nie wykryli nas. No i świetnie, trochę jak w W11. Ach, sobie pośledzimy ich. Postrzelamy kilka fotek. Ciekawe, gdzie jadą. Ten cały Jeff i ta pieprzona żona zdrajczyni. Okej. Aha, muszę zaparkować, kurde. Dobra. Okej, wysiadają sobie. Na górze są. A to spryciarze. Dobra, już ich widzimy tutaj. I teraz zdjęcie. Chwileczkę. Ciul. Możemy sobie już iść. Okej, wychodzimy.
No okej, okay, udało się i mamy... O, tysiaka dostaliśmy, o kurde. Take your own advice, Jeff. Be calm. This doesn't necessarily mean she's cheating on you. No to dobra. Dobra. Jedziemy z... O! Przy okazji coś tu wszamam. Dobrze, że tu jest jakiś punkt z jedzeniem. No proszę mi coś postawić, kurde. Czy to takie trudne? No nie, to są chyba jakieś jajca. Chcę coś tu normalnego zjeść. Czyli muszę iść na piętro wyżej. Może tu mi coś postawią. No ej! O, Mallory dzwoni. O kurde. O kurde. Czyli coś tu się złego szykuje. No chcę coś zjeść po prostu, cholera. Daj mi coś do jedzenia. To było dziwne. To było bardzo dziwne, ale okej. Okay. Myślałem, że tu dostanę coś do jedzenia. Kurde, za ten czas tutaj nic nie mam do jedzenia. O, wezmę sobie taką furę. Czemu? Bo mogę. Przytrzasnąłem ją tymi drzwiami. Nie wydzierajcie się. Dobra, gdzie mogę jeszcze jechać? Tam. Dobra. To zajedziemy. No, chciałem w końcu... O, teraz Michelle. Hey, Nico, it's me. Yeah? Who are you? Can you remind me? Oh. That doesn't matter. You need to meet me outside the United Liberty Paper Building in Algonquin. It is very important that you be there. Goodbye. Co za suka? Każe mi się jeszcze spotykać. Dobra, to jedziemy tam. Aż mnie zżera ciekawość. Dobra. Niech się już dzieje, co ma się dziać. Po tym z tą koką. Nie, dobra, jedziemy tam. O, dobra, wiesz co? Pieprzę cię, Michelle. Ja jadę na rozmowę kwalifikacyjną. Dla mnie to już jest najważniejsze. Ja muszę się w końcu na tą rozmowę dostać. Już dwa razy zawaliłem sprawę. Nie chcę tego po raz trzeci zawalić. Do trzech razy sztuka normalnie. Dobra. No teraz Playboy, kurde, ogarnę. Nie wpadnę. Ups. Kurde, nie. Dobra, nie mam czasu, jadę na rozmowę kwalifikacyjną. To już jest naprawdę ostro ważne. Ostro ważne. Kurde. Uciekaj, spieprzaj im. A nie, kurde, jakieś odpieprzaj. Wiksy. Dobra. Torololo. Świetnie. Świetnie. Już jesteśmy prawie na miejscu. Dobra, jeszcze troszeczkę. Okej, okay, ciucharnia. Dobra. Kontroluj jazdę, kontroluj. A dobra, rozbije się już o to, ale przynajmniej mnie to zatrzyma. Okej, okay, już jedziemy na tą rozmowę kwalifikacyjną. Okej, okay, jesteśmy już niedaleko, niedaleko. Już, świetnie. Okej, okay, świetnie. W końcu mamy rozmowę kwalifikacyjną. Świetnie. Do trzech razy sztuka. Ekstra. Aha, krawat. Noż, super. O, tu niedaleko jest jakaś ciucharnia z garniturami.
to może tam sobie zakupię. Z krawatem. Kurde. Noż wiedziałem. O, pięknie, dobra. A spodnie do garnituru w kolorze szarym z odcieniem fioletu. Dobra, kupujemy. Da, wydajemy hajs. W końcu przecież mamy go tyle. Zamiast na 3 guziki wraz z końcówką spadnie w kolorze bazaltu. Dobra. A krawatem? Obsydian. Nie, 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 nie. Okej, okay, a z krawatem? Jest! Świetnie. Jakieś buty eleganckie. Buciki jakieś. Świetnie. Aha, jeszcze buty. Kurde, ale gdzie ja takie buty znajdę? A tu są. Dobra. O, dobrze. Spieprzamy. Dobra, teraz na rozmowę kwalifikacyjną. To z fastem, fastem. No teraz to wygląda epicko, kurde. Tylko mógłbym jeszcze lepiej wyglądać, uwierzcie. Ale tak na rozmowę muszę się wystroić. Oh yeah! No to ostatni kandydat. It's Niko Bellic. I'm here for an interview. Dobra, podejdź do recepcji. Aż się robi ciekawie. Zamknij mordę, grubasie. I do ciebie przyszedłem. Idziemy, kozacko. Dlatego to czemu wpuścili? On nie jest w garniturze. Okej. Okay. Ta, możemy. No, brzydka. Nie pasuje do mnie. Fajnie. Też mnie nauczy pływać. Nie no, ja umiem pływać, spokojnie. Dobra. Witam, witam. Nie mów do mnie Nikolaj, kurde. Koniec. Lepiej wyskoczę sobie stąd. I o ile to... O kurde. Spieprzam. Byle co biorę i uciekam. Cholera. Ja pierdolę. Zapisuję się na rozmowę kwalifikacyjną. Rozmawiam z gościem 5 sekund i zabijam drania. O Boże, jak mnie to rozwaliło. No teraz będę poszukiwany z pewnością. Nie wierzę w siebie, że to zrobiłem. No po prostu nie... To jest niewiarygodne. Kurde! Suwaj się, gliniarko. O, już. Jedna padła. Spieprzam. Nie, normalnie jaką akcję odpieprzyłem, to aż się nie mieści na głowie po prostu. No i Michelle pewnie znowu będzie na mnie zła. Że teraz jakiegoś prawnika zabiłem. Cholera jasna. Dobra. Gliny, muszę uważać. Oh yeah. Pięknie. Słodka zemsta.
Właściwie to nie była zemsta, tylko kradzież, ale okej. Ale nie, no mogłem mu headshota od razu strzelić. A na koniec niczego nie widziałaś, zrozumiałaś? Nie no, świetnie, świetnie. Wiedziałem, że mi się ta misja spodoba, ale nie wiedziałem, że aż tak. Mam teraz akta Goldberga. Świetnie, udało się w końcu. Wiedziałem, że mi się uda. Tylko trochę mnie postrzelili, a mam już w cholerę mało życia. Zaraz. To jest jakiś sklep z żarciem? Clucking Bell. Tak, to jest miejsce z żarciem, więc jeszcze muszę coś zjeść. Schowaj broń. Jak tam się... A, chodzę po jakimś menelu. Super. Jestem po pracy. Proszę mi podać żarcie. Dawaj żarełko, kobieto. Dziękuję. Ham, niam. Pyszne. A teraz do roboty. Gdzie ta fura moja? A, jest. Poznaję już po roztrzaskaną maską, której już nie mam. Tylko to, co mi zostało, to silnik. Świetnie. Pisz pół godziny, a walić to. Dojedziemy do niego i zakończymy odcinek. To było epickie. Końcówka jest epicka. Polecam, naprawdę. Okej. Za chwilę zajedziemy na miejsce. No ale nie, ten tekst, który powiedział do tej kobiety, był epicki. Czego nie widziałaś? Zrozumiałaś? Nie, no nie mogę po prostu z siebie, nie mogę. Okej, jesteśmy już na miejscu. O proszę. Dwa garniturki. Świetnie. A już zostanę w tym garniturze, wali mnie to. Skąd masz? Aha, bo on jest też gliniarzem. Jaka zapłata? W wysokości ilu? To pewnie nadrobi moje koszty za garnitur. No, spokojnie. Dziękuję. Dobrze, zakończymy już ten odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie go. Myślę, że wam się spodobał. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się. Z tej strony był Skorpio. Na razie.